po raz drugi organizujemy przy okazji organizacji turnieju WTA Katowice Open mistrzostwa katowickie osób niepełnosprawnych. Dla nas jest to wielka nobilitacja, kiedy na obiekcie pojawiają się osoby na wózkach prezentujące światowy poziom, bo trzeba powiedzieć, że nie tylko to są reprezentanci paraolimpijczycy, ale oni mają nieprawdopodobne osiągnięcia, prawda, na arenie międzynarodowej. Kwestia zwrócenia uwagi nas wszystkich, ale i przede wszystkim biznesu na to, że są sportowcy niepełnosprawni, którzy również potrzebują pieniędzy na swój rozwój, że oni pokonują niejednokrotnie takie bariery, których pełnosprawni nie są w stanie pokonać, sprawdzają się w tych dyscyplinach, które uprawiają. Tak więc no, potrzeba dużej pomocy i dużego głosu dotyczącego właśnie tych osób i pomocy im w osiąganiu tych celi, które sobie zakładają. Tauron promuje swoją markę poprzez sponsoring. Między innymi od 2010 roku jesteśmy sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast w tym roku podpisaliśmy umowę z Fundacją pani Katarzyny Rogowiec i dzięki tej umowie nasza współpraca z ruchem olimpijskim stała się naprawdę pełna, ponieważ obok sportowców startujących w Igrzyskach Olimpijskich mamy także bliską współpracę z osobami, które startują kilka tygodni później w Igrzyskach Paraolimpijskich. Jesteśmy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w którym odbywają się drugie Mistrzostwa Katowic, a właściwie finał drugich Mistrzostw Katowic w tenisie na wózkach o Puchar Prezydenta Katowic. W dzisiejszym finale zobaczymy Albina Batyckiego i Kamila Fabisiaka. Są to utytułowani zawodnicy już naszej reprezentacji Polski. Wystąpili na Igrzyskach w Londynie choćby i są na pewno pretendentami do tego, żeby reprezentować Polskę na Igrzyskach Paralimpijskich w Rio w 2016 roku. Było fajnie, zawsze traktuję ten turniej jako zabawę i jedną część, bo obecnie jestem w trakcie przygotowań do Igrzysk Paralimpijskich. Od czerwca zaczynam kwalifikacje, od maja start w Mistrzostwach Świata, które się będą w Turcji. I ten turniej traktowałem jako tam lekkie przygotowanie i troszkę zabawę, ale wspominam go bardzo sympatycznie, atmosfera była bardzo fajna, mecz był zacięty, finałowy, tak to jestem bardzo zadowolony.